Szanowni Państwo, nawiązując do wystąpienia moich poprzedników, a tutaj do wystąpienia księdza doktora biskupa, mówiąc o tym, że Mikan to przede wszystkim człowiek i rzeczywiście prawo również postrzega i zagadnienie migrantów w również kategoriach migrant-człowiek, ale musimy zwrócić uwagę, mówiąc o kwestiach wyjątkowo i tylko wyłącznie prawnych. Ja wiem, że to wystąpienie nie będzie tak mocno interesujące. Zagadnienia prawne zazwyczaj lepiej się czyta niż słucha czy ogląda, ale szanowni państwo, musimy zwrócić uwagę na dwie kwestie, to znaczy w tym moim wystąpieniu przede wszystkim na określenie pojęcia, kim jest imigrant, bo dzisiaj mówimy o imigrantach. Szanowni państwo, słowo imigrant, migrant, emigrant wbrew pozorom wyjątkowo rzadko pojawia się w tekstach prawnych, dlatego że w kontekście człowieka mówimy o człowieku, czyli o prawach człowieka, w tym kontekście, ale mówiąc o tej drugiej jak gdyby kategorii prawnej, określamy pozycję jednostki, osoby fizycznej w stosunku do relacji, tej więzi prawnej łączącej go z państwem, czyli mówimy tutaj o kategorii obywatela. Czyli patrzymy, czy ktoś jest człowiekiem. Oczywiście każda osoba fizyczna jest człowiekiem, ale ten drugi test, który przeprowadzamy, sprawdzamy, jakiej łączy go więź z danym państwem, czyli po prostu, czy jest obywatelem, czy jest cudzoziemcem. Każdy imigrant, szanowni państwo, w kategorii prawnej, jeśli nie posiada obywatelstwa, jest oczywiście cudzoziemcem i zdecydowana większość imigrantów to cudzoziemcy. Jeśli nabywają obywatelstwo, o czym też pokrótce dzisiaj, stają się wówczas obywatelami. Tak? Także też przesuwamy tej innej kategorii. Mówiąc dzisiaj i też w tej wersji pisanej o imigrantach, będę rozumiała go w kategoriach cudzoziemca, czyli osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, która przybywa do Polski w celach innych niż nieposiadający obywatelstwa polskiego, w celach innych niż cele turystyczne. Oczywiście zagadnienie migracji jest rozpatrywane z wielu różnych punktów widzenia społecznych, kulturowych, religijnych, ale ja będę skupiała się wyłącznie na tym aspekcie prawnym. Zatem spróbujmy zadać sobie pytanie, które będzie określało nam tą pozycję jednostki, pozycję cudzoziemca, migranta w Polsce. Pierwsze takie podstawowe pytanie, czy dana osoba posiada obywatelstwo polskie? Jeśli tak, to oczywiście tutaj traktujemy go na równi z obywatelami. Drugie takie pytanie, szalenie istotne w kontekście prawa międzynarodowego, a przede wszystkim przynależności Polski do Unii Europejskiej, to czy dana osoba posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, bowiem wówczas również zgodnie z ustawą o cudzoziemcach nie jest traktowana w kategorii właśnie cudzoziemca. Kolejne pytanie, czy jest może członkiem rodziny dołączającym do osób wymienionych w punkcie drugim lub z nimi przebywających. Wówczas również nie jest traktowana w kategorii cudzoziemca w świetle przepisów prawa polskiego. Również tą kategorią osób wyłączonych z uznawania za cudzoziemca są osoby jako członkowie misji dyplomatycznej, czyli tutaj wchodzimy w kontekst nie prawa Unii Europejskiej, prawa unijnego, a prawa międzynarodowego, publicznego, w tym prawa dyplomatycznego, konsularnego i umów dwustronnych czy też wielostronnych. Mówiąc o kategoriach prawa państwowego, nie możemy o tym zapominać, że oczywiście prawo państwowe to to, które jest tworzone w kraju, ale również to, które jest przyjmowane. I oczywiście w zależności, nasza konstytucja, wiesz, o tym mówisz, w zależności od tego kontekstu, normy prawne, prawa międzynarodowego bywają, mają to pierwszeństwo przed normami ustawowymi również. Zatem taki bardzo ogólny przegląd z racji też czasu krótkiego. Tutaj prawo międzynarodowe przy systemie uniwersalnym ONZ właściwie zajmujemy się prawami człowieka. Zatem w kategoriach człowieka, więc migrant, imigrant jest człowiekiem, ale mamy też w systemie konwencyjnym specjalną konwencję, w której pojawia się pracownik migrujący, ale w kontekście właśnie praw pracowniczych, do ochrony których powołany został komitet specjalny. No i oczywiście dwa europejskie porządki prawne, które tworzą prawo, normy prawne,
prawne w Polsce, to system prawa Unii Europejskiej, w kategoriach migrantów bardziej określane w doktrynie jako status nascendi, czyli taki rodzący się bardziej ten system ochrony praw człowieka, bo przecież nadal Unia Europejska nie przystąpiła ten proces przystępowania Unii Europejskiej do Konwencji Praw Człowieka Europejskiej został zawieszony i tak naprawdę nie wiadomo, w którym kierunku rozwinie się to zagadnienie. Natomiast ewidentnie mamy szereg dyrektyw, rozporządzeń, tutaj nie przytaczam, w tekście pisanym będą te dyrektywy. Karta Praw Podstawowych, ale tak naprawdę dopiero od 2009 roku funkcjonująca, ale też szereg programów, tak jak Europejski Program w zakresie migracji. Dodałam może niekoniecznie jako prawo samo w sobie, jako akt prawny, ale też pewne zobowiązanie o charakterze politycznym, tej pewnej konstrukcji, która opiera się oczywiście na dyrektywach i rozporządzeniach. No i system prawny Rady Europy, ten najbardziej stabilny. Jeśli mówimy o ochronie praw człowieka, to oczywiście Europejska Konwencja i orzecznictwo Trybunału Strasburskiego, ale też w kontekście cudzoziemców Europejska Karta Społeczna, która zajmuje się tymi kwestiami praw społecznych, bo mówiąc o prawach człowieka, mówimy tutaj pierwszej generacji tych praw podstawowych, ale też ten obszar praw gospodarczych i społecznych i kulturalnych także musimy brać pod uwagę. No i szanowni państwo, nie zapominajmy, mówiąc dzisiaj w kontekście uchodźców, co wielokrotnie będzie się już się pojawiało i będzie się pojawiało, o prawie humanitarnym, międzynarodowym prawie humanitarnym, wspominana konwencja genewska i protokół nowojorski do niej. To już typowa sytuacja dotycząca uchodźców, dlatego że prawo przecież humanitarne zajmuje się kwestiami ochrony praw człowieka właśnie w trakcie konfliktu, podczas konfliktu zbrojnego, stąd właśnie specjalny status uchodźcy takiej osoby. Szanowni państwo, już przechodząc bliżej do tego prawa Unii Europejskiej, które w zakresie prawa migrantów jest niezwykle interesujące, bowiem w prawie Unii Europejskiej istnieje ponad 20 różnych kategorii obywateli krajów trzecich, bo to obywatel kraju trzeciego jest tym migrantem. I każda z nich, w zależności od tego, do której kategorii tę osobę zaliczymy, ma różne prawa, które różnią się pomiędzy sobą i też ta specjalna ochrona, która im przysługuje. A tam też poszczególnie w tekście pisanym będę mówiła, jaka ta kategoria tych praw jest. Szanowni państwo, to spróbujmy przejrzeć, jakie te kategorie mamy. Tutaj członkowie rodzin, prawda, też migranci długoterminowi, krótkoterminowi, osoby potrzebujące ochrony, czy też nieudokumentowani migranci. W zależności od tego, jaki ten status prawny zostanie przyznany w Unii Europejskiej, takie też konsekwencje prawne i ochrona będzie przysługiwała. Główne obszary, którymi tak naprawdę Unia Europejska, które reguluje Unia Europejska w stosunku do tych kategorii osób, to przede wszystkim rodzina, w tym łączenie rodzin, kwestie zawierania małżeństwa, ale też zakładania rodziny. Drugi taki temat podejmowany w prawie Unii Europejskiej to kwestia przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej, z czym również Polska w ostatnim czasie tworzy normy prawne dotyczące, plus wydalanie w tym kontekście. Trzeci zakres to prawa gospodarcze i społeczne, w tym edukacja, kwestie posiadania mieszkania, kwestie zdrowotne i pomocy społecznej. I czwarty taki obszar, pod względem którym będę te prawa dookreślała w stosunku do każdej formy ochrony, to potrzeby grup szczególnych, takich jak osoby małoletnie, pozostające bez opieki, osoby niepełnosprawne, ofiary handlu ludźmi i osoby, które doświadczyły tortur. Jak patrzymy na to teraz w kategorii prawa polskiego, schodząc już na ten najniższy poziom? Mianowicie cudzoziemiec jako obywatel państwa trzeciego i oczywiście i wjazd i pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest reglamentowany bardzo często poprzez obowiązek wizowy. I teraz jaki
statusy w prawie polskim przyznawane są takim osobom. Może być to albo uchodźca, azylant, repatriant, migrant zarobkowy, bądź też osoba nielegalnie przebywająca na terytorium Polski. W ostatnim czasie jeszcze wyróżnia się, aczkolwiek nie wszyscy wyróżniają kategorię osób studentów, migrantów. Chociaż w prawie polskim, w prawie Unii Europejskiej jest ona bardziej dookreślona niż w prawie polskim, aczkolwiek w ostatnim czasie prawo polskie zmienia to patrzenie. Szanowni Państwo, oczywiście poza Konstytucją, artykuł 56 i 7, mamy szereg ustaw, które określają również te formy ochrony. I też możemy zwrócić uwagę, jakie główne kwestie w odniesieniu do tego, o czym mówiłam, o Unii Europejskiej, są określane w Polsce. Oczywiście w Polsce skupiamy się przede wszystkim na pomocy społecznej, na pomocy zdrowotnej i obszarze prawa pracy. To są takie trzy główne obszary. Zdrowie, pomoc społeczna i praca, tak, którymi. To są podstawowe akty prawne, w które w mniejszej bądź większej części nawiązują do zakresu praw cudzoziemców w Polsce. Zatem podstawowym takim zagadnieniem, które reguluje pozycję jednostki, no to legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce. Ta legalizacja, oczywiście mówi o tym ustawa o cudzoziemcach z 2013 roku, ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium, pobycie obywateli państw członkowskich Unii i członków ich rodzin i ustawa o obywatelstwie polskim, która reguluje kwestię nabycia obywatelstwa. Kolejną kwestią, kiedy już ten pobyt jest zalegalizowany, jest kwestia ochrony cudzoziemców w Polsce. O czym mówi Konstytucja, tak jak wspominałam, pomoc społeczna, ustawa o wspieraniu rodziny, ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która została wydana w 2003 roku i była taką odpowiedzią na dwie główne dyrektywy w tym obszarze udzielania ochrony, dyrektywy Unii Europejskiej, która wprowadzała te rozwiązania do polskiego porządku prawnego. Bowiem większość, szanowni państwo, prawa Unii Europejskiej to właśnie dyrektywy, a nie rozporządzenia. Jakie są formy udzielania ochrony cudzoziemcom? Artykuł 3, czyli mówiąc już nie o statusie, ale o tej formach ochrony. Szanowni państwo, mamy 4 na dzień dzisiejszy. Jest to status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, ochrona czasowa bądź azyl. Pobyt tolerowany od 1 maja 2014 roku, ta nowelizacja, która weszła 1 maja 2014 roku, to była ta gruntowna, mocno zmieniająca, ale w zakresie pozytywnym. Także patrząc w kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa, możemy powiedzieć, że właśnie od 1 maja 2014 roku poczyniliśmy znaczne postępy, między innymi wydłużając czas wydawania zaświadczeń, też łącząc kwestie zaświadczenia na pobyt i zezwolenia na pracę. Pobyt tolerowany. Co z tym pobytem tolerowanym, który został uzyskany przed czasem? No, albo z mocy prawa, czy ex lege stały się decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jeśli były ku temu przesłanki, bądź pozostały decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany do końca okresu, na który zostały one wydane. Jak wygląda kwestia, ten obszar prawa pracy? Oczywiście tutaj też jest szereg ustaw, przede wszystkim ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oczywiście ustawa o cudzoziemcach również reguluje tą kwestię. I ustawa o skutkach, taką może trochę przewrotnie też zamieściłam tą ustawę, o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Taka ustawa również funkcjonuje. O tych wszystkich ustawach w wersji pisanej będę przedstawiała je. Szanowni Państwo, jaka jest generalna zasada co do podejmowania pracy? Cudzoziemcy z państw, które nie należą, czyli z państw trzecich, nie mają prawa do podejmowania pracy bez uzyskania wcześniej odpowiedniego zezwolenia, ale ta podstawowa ustawa, która mówi nam o promocji zatrudnienia, dwa wyjątki nam przedstawia. Tak naprawdę dwa rodzaje wyjątków, może tak. Po pierwsze, uprawnienie, czyli z mocy samego prawa osoba posiada uprawnienie, to jest 14 wyjątków.
To jest 14 wyjątków, które jeszcze, z tych wyjątków są jeszcze pod poszczególne kategorie, także ponad 20 ich nam się tworzy tych sytuacji. Bądź też druga kategoria tego ułatwienia wyjątku to zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, czyli już nie z mocy samego prawa, ale właśnie zwolnienie ustawowe. 9 wyjątków. Również też będę je określała. Szanowni Państwo, jakie są te prawa cudzoziemców w Polsce? To jest szalenie ciekawy, ale niezwykle obszerny temat. Ja będę dzieliła je w kategoriach pracy, podejmowania działalności gospodarczej, pomocy społecznej, edukacji, zameldowania i prawa podróżowania po Unii Europejskiej. Czyli jak widzimy, mamy dostosowane to prawo do tej polityki, która prowadzona jest przez Unię Europejską. I teraz tak, w zależności od każdy, który mamy tutaj status uzyskany, czyli czy pobyt czasowy, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt stały, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany, ten jeszcze, który mamy, nielegalny pobyt, bo również osoby, które nielegalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polski, posiadają określone prawa w tych obszarach. To nie jest tak, że te osoby są wyłącznie ścigane w tym zakresie negatywnym bardziej. No i oczywiście najszerzej określony status uchodźcy i ochrony uzupełniające i tutaj mamy rozróżnienie. Czy osoba jest w trakcie postępowania, jej również przysługują większe prawa już w trakcie tego procesu. Widzimy, ta uchodźca jest traktowany inaczej niż cudzoziemiec w tym kontekście tej ochrony, którą posiada większą i też po uzyskaniu ochrony. Takie osoby posiadają, znaczy jest możliwość, prawo polskie przewiduje możliwość stworzenia indywidualnego programu integracyjnego. Oczywiście tutaj mamy też, mówimy o tym genewskim dokumencie podróży, ale nie chcę nawiązywać, bo już o tej konwencji genewskiej mówiliśmy. Polski dokument podróży dla cudzoziemca, też nowa forma rozwiązania, czy też kwestia połączenia z rodziną. I to są wszystkie te elementy, które właśnie dotyczą właśnie uchodźcy. Też bardzo krótko otoczenie instytucjonalne, czyli kto w Polsce tak naprawdę odpowiada za kwestie cudzoziemców, migrantów. Przede wszystkim w Polsce, wbrew pozorom jest to prawo pracy i polityki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który największy obszar tych regulacji jakby posiada pod w swojej właściwości. Następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nadzoruje pracę, to nie jest część, bo oczywiście to jest centralny organ administracji rządowej, ale pozostający pod nadzorem ministerstwa Urząd do Spraw Cudzoziemców. No i oczywiście poszczególne ministerstwa, już tutaj rodzajowo, które określają nam poszczególne obszary działy administracji rządowej. W 2007 roku przy premierze powołany został Zespół do Spraw Migracji jako ciało międzyresortowe doradcze. Tylko w tej kategorii. I szanowni Państwo, oprócz tego prawa mamy oczywiście również element polityki. Polityka integracji cudzoziemców. Polityka integracji cudzoziemców jest to bardzo skondensowany i rzeczywiście dobrze prowadzony obszar polityki. To są te dodatkowe działania, czyli poza prawem mamy jeszcze pewne działania polityczne. Mówimy o działaniach prointegracyjnych i preintegracyjnych. Pro jedynie i wyłącznie w stosunku do osób, które są uchodźcą lub mają przyznaną ochronę uzupełniającą, innym osobom nie przysługują, stąd te szczególne rozwiązania prawne wynikające z tej polityki, czy preintegracja, ale tylko o nadanie statusu uchodźcy. Celem oczywiście, szanowni Państwo, zwróćmy uwagę, jest wspieranie do samodzielnego funkcjonowania między innymi na rynku pracy i uniezależnienie od pomocy społecznej, czyli znowu wracamy do tych trzech głównych obszarów problemowych. I szanowni Państwo, nowa ustawa o właśnie indywidualnych programach integracji, ustawa o pomocy społecznej, która wprowadza te indywidualne programy integracji. Nie mam już czasu na to, żeby zająć się prawem kanonicznym. Wiem, że to jest zdecydowana większość ekspertów z prawa kanonicznego, ale też postaram się zadośćuczynić. Szanowni Państwo, to o czym mówiliśmy, ksiądz biskup już mówił o tym kanon 100 kodeksu prawa kanonicznego, wprowadza nam szereg różnego rodzaju nazewnictwa. Są mieszkańcy, przybysze, podróżni, tułacze, ale przecież mówiąc o kodeksie prawa kanonicznego, mamy również kanon 568, gdzie wprowadza się pojęcie imigranta, uchodźcy czy też wygnańcy.
Przede wszystkim, podsumowując, prawo kanoniczne stosuje równość pomiędzy prawami migrantami i innych osób wiernych. Tak? Oni, migranci, są zobowiązani do zachowania wspólnoty z Kościołem, zatem muszą wypełniać wszystkie obowiązki, ale ze względu na ich specjalną sytuację życiową, tą pewną niestabilność, tymczasowość, bywają zwolnieni z niektórych obowiązków, na przykład z przepisów o wstrzemięźliwości i poście. Tak? Taka możliwość istnieje i oczywiście tworzenie specjalnej opieki duszpasterskiej. Szereg dokumentów tych, przede wszystkim sprawa powszechnego kanonicznego, partykularnym tutaj już nie zajmowałam się, to są przede wszystkim ten przekład prawa kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany komisji, tak, powołanej w 1970 roku, która uległa modyfikacji w 1988 roku i obecnie od 1 stycznia 2017 roku dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka, która niejako, nie wiem, to takie moje osobiste wrażenie, tych migrantów jednak łączy z innymi grupami, jak gdyby nie zwracając tej szczególnej uwagi właśnie na migrantów. Integralny rozwój człowieka łącząc go z innymi obszarami. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.